Witajcie kochani, Elwira Bernaciak from Be Elwira Art. Dzisiaj tak troszeczkę po polsku dla moich przyjaciół, znajomych, Polaków. Ani polski, ani angielski może nie wychodzi mi perfekcyjnie. W mówieniu też może nie jestem jakaś najlepsza, ale chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć parę rzeczy, co może Wam pomoże, a może Was zainspiruje. Nie wiem, fajnie by było przekazywać to, co się ma w głowie. A planowałam już dawno, dawno z Wami pogadać. Coś tam od czasu do czasu próbuję powiedzieć. Ale nie wychodzi mi to tak, jakbym chciała. Jestem dzisiaj w swojej galerii. Nie wiem, czy widzicie. Jestem w galerii Food Discovery Parku. Kassel Klomer Yard. I tutaj właśnie postanowiłam nagrać taką wiadomość dla Was, taką informację dla Was. Przede wszystkim chciałabym przekazać Wam wszystkim, że warto marzyć. Warto robić w swoim życiu to, czego się pragnie. Warto do tego dążyć. Warto ignorować osoby, które się z nas śmieją. Ignorować osoby, które nam rzucają kłody pod nogi. I wiecie co? Kurczę, no jednak życie jest cholernie krótkie, jakby na to nie patrzeć. I paskudne rzeczy się mogą dziać. Ja wiem, życie to nie bajka, ale my możemy z niej zrobić bajkę. Naszą bajkę, osobistą bajkę. Pomimo wszystkiego, bo mamy i polityków paskudnych, i czasami ludzi obok nas paskudnych, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli Ty wiesz, czego tak naprawdę chcesz, przestaniesz się przejmować, że ktoś o Tobie źle mówi, że ojejku, nie zrobię tego, bo co powiedzą. O matko, a jak ja się będę czuć, jeżeli wyrzucisz to wszystkie paskudne na nie i zaczniesz żyć swoim życiem, żeby być na koniec wdzięczna i powiedzieć, kurczę, ale miałam fajne życie, przeżyłam je tak jak chciałem, zrobiłem to, co chciałem. Ja wiem, że jest naprawdę dużo blokad, ale zawsze tymi małymi kroczkami warto dążyć, warto omijać te kłody, warto prześlizgiwać się pomiędzy tymi kłodami. Nawet ten lockdown, który raz... No niestety nieprzewidziany zupełnie. Ja na przykład byłam w ogromnym szoku, kiedy wsadziliśmy z mężem mnóstwo energii w robienie galerii, w robienie remontu, wstawiania mebli, wieszania, malowania ściany i tak dalej, i tak dalej. Całym planem miałam cały roster na wszystkie warsztaty i nagle 12 dni mojej pracy w nowej galerii i jest lockdown. I co? Kurczę, i zapomniałam się cieszyć życiem. I zwariowałam. Mówię, Boże, spełniłam swoje marzenie. W końcu będzie się działo. Mam tyle rzeczy do zrobienia. A tu nagle nie muszę nic zrobić. Wszystko zamknęli. I wiecie co? Faktycznie, no miałam doła, totalnego doła. Przez pierwsze 2 tygodnie. No, miałam. A później zaczęłam sobie mówić, kurczę, no może tak fajnie nie mieć nic w kalendarzu. Może tak fajnie mieć pusto. No fakt, że ja zawsze lubię coś robić, czy jest źle, czy jest dobrze, muszę coś robić. No i wtedy zaczęłam sobie malować to drzwi w domu, to mój płot w ogrodzie, jak tam większość z Was widziała, coś tam robić. I wiecie co? I to jest inspirujące. Bo jak cokolwiek się robi dla siebie, żeby poprawić swoje samopoczucie, nagle się okazuje, że wszystkim poprawiasz to samopoczucie dookoła. Jeżeli myślisz o sobie, robiąc coś dla siebie, okazuje się, że uszczęśliwiasz też innych. I co chcę powiedzieć? Robię to, co kocham. Ja jestem szczęśliwa, bo robię to, co kocham. Mało tego, dzięki temu też daję radość innym. I to jest niesamowite. I tego Wam życzę. Przestańcie się bać, idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie. Bo życie jest krótkie. Nie ma co się bać śmierci też, bo to bez sensu, bo wiadomo, że i tak umrzemy wcześniej czy później, tak? Ale możemy przeżyć to nasze życie jak najlepiej, tak? Co wam chcę powiedzieć? No po prostu życie dla siebie, dla swoich ukochanych. I mówię, jeżeli sprawiacie sobie przyjemność i przestaniecie sobie zawracać głowę tym, co ktoś powie, a co, jak w ogóle kto myśli, niech inni se robią to, co uważają, a wy róbcie to, co wy uważacie, tak żeby było wam dobrze, waszym bliskim. No i żebyście odchodząc z tego świata powiedzieli, ale miałem czadowe życie, zrobiłem to, co chciałem, to, co sobie zaplanowałem. No, to sobie pogadałam do Was. W każdym razie życzę Wam jejku. A właśnie, a propos, nie będę się żegnać jeszcze.
są różne sposoby, tak, żeby uwolnić się z paskudztw. Ja też nie miałam łatwego życia, więc rozumiem wszystko, że jest milion rzeczy naprawdę, które trzeba pokonać. Niektórzy stosują właśnie medytacje, jogi i tak dalej, ćwiczenia i tak dalej. I się odnajdują, tak? No, z medytacjami mi nigdy nie wychodziło i chyba cały czas próbuję i mi nie wychodzi. Po jakieś 5 do 10 minut wpadam w irytację, po prostu nie znoszę medytacji. Moją jedyną medytacją, którą kocham, uwielbiam i po prostu bycie samą ze sobą, pójście do parku, słuchanie się w dźwięki przyrody i to jest medytacja dla mnie. Przepraszam, bycie na plaży, słuchanie szumu wody i to jest medytacja dla mnie. Nie uważam medytacji, jeżeli ktoś do mnie coś mówi i mnie nawraca, bo to mnie strasznie irytuje. Ale medytacja sama w sobie, żeby znaleźć takie właśnie to dziecko, które trzeba zadbać w środku. Kurde, kiedyś Wam przeczytam fragmenty z książki, którą uwielbiam. Zresztą jest mnóstwo książek motywujących. Ale to właśnie to Wasze dziecko, to takie Twoje, Ty w środku. Jak zadbasz o nie od czasu do czasu i je dopieścisz, je tak pobujasz, je pogłaskasz, to jest najważniejsze. I podobno też fajnie działa właśnie systematyka. Czyli dobra, był lockdown, nie mamy co ze sobą robić, ale to nieprawda. Jeżeli się przyzwyczajimy do jakiegoś tam wstawania, robienia jakiejś rutyny, dużo więcej energii mamy pozytywnej, dużo więcej nam się chce i dużo więcej dajemy od siebie dla innych. Co oczywiście to nie jest przymus, bo wcale nie musimy nic dawać innym, ale myślę, że robiąc dla siebie, mimo wszystko, rozprowadzamy tą bardzo dobrą energię dla innych również. No, to chyba tyle. Buziaczki, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dla Was coś nagram fajnego. A teraz się biorę za malowanie i zrobię chyba krótki filmik z tego, jak maluję. Nawet mam przygotowany już... Tak? Przygotowany już mam kanwasik. Nie wiem, czy to widać. Nie widać. Bo ja robię taką teksturę. I przygotowuję sobie ten kanwasik. I na nim będę malować dzisiaj w moim tutaj studiu. Po prostu uwielbiam to, co robię. Dobra, kochani. Wszystkiego dobrego życzę Wam, żebyście znaleźli swoje om, czy jak tam nazywacie, czy co, jak to tam będzie. W każdym razie życzę Wam wszystkiego naj. Dużo miłości przede wszystkim. I przede wszystkim pokochajcie samych siebie. To jest bardzo ważny krok. Kochać siebie, zacząć od tego. To jest bardzo trudne, ale jest do zrobienia. Pokochać siebie, jak pokochasz siebie, kochasz wszystko. Kochasz wszystko, co jest i przestajesz zwracać uwagę na te kłody, na te niepotrzebne dogadywania innych osób, niepotrzebne rzeczy. Pilnujesz tego, co Ty potrzebujesz dla siebie w życiu i dla swoich bliskich. Dobra, buziaki. Pa.